Hej kochani, zapraszam Was dziś na ogromne, po prostu ogromne denko. Dawno nie było takiego denka. Wszystko sumiennie zbierałam w moich miskach w łazience, ale zaczęło się wysypywać i Darek do mnie mówi: słuchaj, nagraj to denko, bo już to źle wygląda. Zobaczcie, ile tego jest. Tyle produktów będę się dziś streszczać. Mamy tutaj zarówno fajne produkty, jak i buble. Dobra, lecimy od początku. I znowu mi tu jakiś liść przeszkadza. Pierwszy produkt jest taki kosmetyczno-niekosmetyczny, bo to jest rzecz do prania, ale chciałam Wam to już pokazać przy poprzednim denku, ale wyrzuciłam, zapomniałam po prostu, że miałam to wsadzić do kosmetyków. To jest Lenore Unstoppables, bardzo Wam polecam. Nieważne jaki zapach, bo miałam już wszystkie, zdecydowanie różowy i niebieski są takie bardziej intensywne, ale wszystkie są bardzo ładne. I to jest chyba jedyny produkt, który sprawia, że pranie naprawdę mocno pachnie. Delikatnie też zmiękcza pranie. No ja to po prostu uwielbiam. Zdecydowanie wolę niż płyn normalny do płukania. Dajcie znać, czy już tego używaliście. Słyszałam wiele dobrego. Właśnie niedawno też weszłam za granicą, ale na przykład moja teściowa mówi, że nie mogła się jakoś przekonać i nie kupiła. Ja musiałam kupić, jak zobaczyłam tą formę, że to są po prostu takie pastylki, które dosypują do prania. No to ekstra. Kolejna rzecz to maska. Mask of Magna Minty Face and Body Mask, kolejne opakowanie zużyte, uwielbiam tą maskę, pachnie czekoladkami After Eight, tymi takimi czekoladowymi z miętą, cudownie pachnie, fajnie działa, dobrze oczyszcza skórę, ale nie wysusza jej, tak jak ta maska czarna na przykład, to ta tak jeszcze łagodzi dodatkowo skórę. I podam Wam dokładnych cen, musicie sprawdzić na stronie Lasha, to też zależy od tego, czy kupujecie w Niemczech, czy w Anglii, czy na przykład w Stanach, wszędzie kosztuje inaczej, ale możecie zobaczyć sobie na stronie. Nie jestem też pewna, ale wydaje mi się, że na stronie Lasha można zamawiać do Polski. Dajcie znać, jeżeli coś o tym wiecie. Minus jest taki, że trzeba tę maskę zużyć w 3 miesiące, bo po prostu zaczyna nam pleśnieć. Po prostu się psuje, ponieważ tutaj nie ma za dużo chemii. Także polecam bardzo tę maskę. Kolejna rzecz to jest szampon Garnier Fructis Fresh. Taki z grejpfrutem czy cytrynką, coś takiego. Bardzo mi się podobał, dobrze mi się sprawdzał. Najbardziej w tych szamponach lubię zapach. Działanie jest takie bardzo no, normalne, przeciętne, normalnie myją. Jakby ja od szamponu nie wymagam jakoś strasznie dużo, ale dobrze się sprawdza, także ja co jakiś czas do niego wracam i mój Darek bardzo lubi te szampony. A kolejny szampon to jest taki Tutti Frutti. Jakiś czas temu go chyba gdzieś dostałam. Farmona, to jest akurat do włosów farbowanych, ale mi to wszystko jedno. Szczerze mówiąc nie wierzę w to, że szampon jest do włosów farbowanych czy nie. I pachnie wiśnią, takim lizakiem wiśniowym można powiedzieć. Bardzo ładny zapach, też fajnie mi się używał, także powiem Wam, że oba szampony były spoko. Kolejne duże opakowanie to płyn micelarny z olejkiem z Garniera i to jest płyn z olejkiem arganowym. Dobrze, tak myślałam właśnie. Bardzo go polecam, dobrze mi się sprawdzał, był bardzo delikatny. Same plusy. Nie widziałam tutaj minusów i był bardzo wydajny, aż bardzo długo go używałam, że miałam go wręcz dosyć. No chciałabym, żeby miał, tak jak z Bioderma na przykład ma pompkę, mógłby mieć, ale bardzo fajny. Także na razie same plusy. Kolejna rzecz to Batiste Marrakesh i tu będę mieć pierwszy taki trochę minus, ponieważ zaczął mnie męczyć jego zapach. Tak jak Fresh mnie na przykład nie męczy i te inne, no to ten niestety był strasznie męczący już pod koniec. Naprawdę taki orientalny zapach, także ja nie przepadam z takimi zapachami. Jeżeli lubicie, no to rozumiem. Nie każdy lubi, także dajcie znać, czy miałyście tą wersję Marrakesh. Następny kosmetyk to mój ulubiony krem do twarzy, to jest Origins A Perfect World SPF 25. Zużyty cały, mam już kolejne opakowanie. Jedyny minus jest taki, że trochę mają takie, moim zdaniem troszeczkę tandetne opakowanie, takie bardzo, bardzo zwykłe to opakowanie jest. Nie wiem, może w tym jest ten urok. Origins ma bardzo dobre rzeczy do pielęgnacji, także Wam polecam. Mógłby być troszeczkę tańszy. W sklepie z Galerii Mokotów na przykład. No ale mówię, już kolejne opakowanie. Pierwszy taki krem dostałam chyba od Darka, a to już jest drugi. A teraz używam trzeciego. Dalej, nie zużyłam tego do końca. For All My Eternity. Ja to miałam w jakimś pudełku, czy w jakiejś przesyłce. Self-tan lotion. Zaczął mnie wkurzać, zaczął jakoś tak śmierdzieć i robić mi smugi. Nie polecam Wam tego balsamu. Nie wiem, on jest z zagranicy i tak nie można go dostać u nas. Na początku mi się świetnie sprawdzał, nawet nie wiem, czy nie był w jakichś ulubieńcach, ale nie zużyłam go do końca, zaczął mnie męczyć zapach i w końcu stwierdziłam, że przerzucam się na inne balsamy brązujące. Te polskie są naprawdę niezłe, także nie zużyłam go do końca. Kolejne opakowanie mydełka Peach Bellini z Bath & Body Works, gdyby one były troszeczkę tańsze. One są niestety strasznie drogie. Na pewno natomiast zostawię sobie opakowanie, samą pompkę, bo pokazywałam Wam ostatnio w moim filmie DIY, jak bardzo prosto zrobić sobie takie mydełko samemu. Kupujemy po prostu żel do mycia ciała, czy jakiś taki robiący pianę do kąpieli. Wlewamy, dodajemy wodę i mamy piankę i nie musimy mieć z Bath. Także ja sobie tutaj zadrę te wszystkie naklejki i zrobię sobie własne mydełko. To jest strasznie drogie.
Kolejna rzecz to Rituals Happy Buddha, kolejne opakowanie takiej pianki pod prysznic, piany, musu, ulubiony zapach Darka, on zawsze do tego wraca. Ten chyba kupiłam na lotnisku, bo u nas na lotnisku na Chopinie można dostać. Także nawet jak teraz pamiętajcie, że jak wychodzicie z lotniska, wysiadacie z samolotu, możecie jeszcze iść na strefę bezcłową i zrobić zakupy. Nie musicie tego robić jak gdzieś lecicie i później macie problem, żeby to przewozić, na przykład w podręcznym, to możecie spokojnie wracając, wysiadając z samolotu, jeszcze zależeć na jakieś zakupy, także polecam. Kosztuje około 40 zł, z tego co pamiętam, jest cudowny. Uwielbiamy oboje ten zapach, taki bardzo pobudzający, pomarańczowy. Dezodorant Fa Sport bardzo dobrze mi się sprawdził, ale wysechł. Pod koniec często go bardzo używam, zobaczcie, wysechł, złamał się, została sama końcówka. Po prostu już był taki wyschnięty, także no nie wiem co było z nim nie tak. Bo nie było otwarte czy coś. Ogólnie dobrze mi się sprawdza, byłam zadowolona. Dalej z kolorówki mam tutaj Born This Way Too Faced, kolejne opakowanie zużyte, Warm Nude. Nie wiem, czy ten kolor jest u nas w ogóle dostępny, czy to jest ten kolor dostępny tylko za granicą, ale świetnie mi się sprawdza i mam kolejne opakowanie, także bardzo, bardzo polecam. Zresztą wiele razy już Wam w ulubieńcach polecałam. Kolejny kosmetyk z Too Faced to jest Better Than Sex. Robiłam test tego tuszu wielokrotnie na kanale, robiłam test tuszu wodoodpornego. Sam tusz fajnie działa, ale się osypuje. Tutaj zostawia nam efekt pandy, więc jest nietrwały. Wodoodporny tak samo, nie jest do końca trwały. Szczoteczkę ma super, formułę super, ale ta trwałość tutaj jest minusem. Drugi tusz, który zużyłam, to Clinique Chubby Lash. Dosyć duża taka maskara, ale szybko ją zużyłam. Bardzo lubiłam ten tusz, tutaj nie mam zastrzeżeń, oprócz tego, że naprawdę szybko go zużyłam, także nie wiem, czy było tu mało produktu, czy ja tak jakoś szybko zużywam maskarę, nie mam pojęcia. Kolejna rzecz to klej do rzęs z Ardell. Czarny i przezroczysty. Pokazywałam Wam ostatnio na moim Insta Snapie. Jeżeli mnie jeszcze nie śledzicie, to możecie zawsze wejść na Instagram, kliknąć w moją ikonkę i pojawi Wam się całe moje story. Nie nagrywam na Snapa, nagrywam na Instagrama. To jest to, co wybrałam. Dwa kleje. Masakra. Powiem Wam, że masakra. To jak to śmierdzi, to jak to brudzi, to jak to się rozwarstwiło. To jest dramat po prostu. Nigdy nie kupujcie kleju z Ardell. Duo jest 100 razy lepszy. Mam tutaj zresztą zużyte opakowanie kleju Duo, takie malutkie. Duo jest po prostu 1000 razy lepszy. To jest obleśne po prostu. Obleśne, nie mam słów. Krem pod oczy All About Eyes Clinique. Zawsze w jakichś zestawach mam takie malutkie kremy i zawsze je zużywam. Bardzo lubię te kremy. Muszę się przerzucić już na inny, bo ten już miałam tyle razy, że wręcz mi się znudził. Także teraz przerzucam się na krem Skills, ten awokado. I zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Już jakiś czas go testuję i na razie jest ok. Także na razie się żegnam z Clinique All About Eyes, ale na pewno jeszcze kiedyś do niego wrócę. I kolejna rzecz to jest maseczka taka z błotem, blemish matte, zielona, aloesowa, no. Jest mocno średnia, nie zakochałam się w tej maseczce, nie wiem, dajcie znać, która jest Waszą ulubioną z tych właśnie takich saszetkowych. Ja bardzo lubię saszetkowe maseczki. No ta była taka, no nic takiego nie zrobiła, że tak powiem, troszeczkę szkoda. I kolejne opakowanie, lecimy dalej, denko będzie bardzo długie. Kolejna saszetkowa maska, tym razem do stóp, mam ją, chciałam powiedzieć, na stopach. Użyłam ją 5 albo 6 dni temu i właśnie dziś zaczęła mi skóra schodzić. Nie mogę wydać takiego 100% werdyktu, natomiast bardzo późno zadziałała. Nieraz są takie mocniejsze maski, które naprawdę sprawiają, że schodzi Wam cała skóra. No tutaj mi schodzi po prostu ta wierzchnia warstwa, także czy jest taka rewelacyjna? Działa, ale nie jest to taka bardzo mocna maska. Maska jest Tony Moly, mam ze sklepu Hani, sklep hania.com.pl. Możecie u Hani dostać różne takie maski i inne cuda, także Was odsyłam. Changing Magic Food. Jest ok, nie była droga, więc tutaj może też to, że to nie była taka maska za 100. Właśnie mi chodzi o taką maskę, która kosztuje około 100 zł. Takie maski naprawdę wyżerają połowę stóp i mamy przepięknie zrobiony pedicure, no ale ta jest bardziej delikatna. Odżywki do włosów mam tutaj trochę, bo mi się pokończyły. Artego Miracle Lightweight Conditioner. Ładnie pachnie, ale jej szczególnie już teraz nie polecam. Są lepsze, jest troszeczkę za droga. Pod koniec kiepsko mi się używało, to jest taka leave-in conditioner, że po prostu psikamy na mokre włosy albo na suche i zostawiamy. Troszeczkę mi obciążała włosy i nie sprawiała, że jakoś super rozczesywały, także miałam szampon, odżywkę, lepiej mi się sprawdzały niż ta w sprayu. Druga odżywka, która mi się troszkę lepiej sprawdzała, to jest Miracle Recharge Moisture z Aussie. Ja bardzo lubię kosmetyki Aussie, ale też nie był to jakiś taki niesamowity hit. Trochę jest za rzadka, mam wrażenie, że za mało jest tam
jakby to powiedzieć, tych olejków, tych substancji, które mają za zadanie rozplątać te nasze włosy, a za dużo właśnie, za bardzo jest wodna. Rzeczywiście nie obciąża włosów, ale też jakoś bardzo nie odżywia. Kolejna odżywka, szałma. W każdym chyba denku jest szałma kokosowa. Uwielbiam po prostu tę serię, chociaż ostatnio szampon mi się mocno znudził. Odżywka mi się natomiast nie nudzi i zużyłam całą. Dajcie znać, czy lubicie. Kolejna odżywka, mówiłam, że jest dużo odżywek, a w zasadzie maska. Maska mleczna z... jaka to jest marka? Serical chyba. No niebieska w każdym razie. Uwielbiam. Pachnie cudownie, zostawia zapach na włosach. Może nie ma super składu, ale na moje włosy działa ekstra, rozczesuje je. Bez takiej maski to ja sobie po prostu nie radzę z włosami, więc bardzo polecam. Czy mam tu coś jeszcze do włosów? Nie, mam tutaj coś do twarzy. Z Kielca zużyłam Deep Pore Daily Cleanser Amazonian Clay, czyli taki oczyszczający żel, który jeszcze dodatkowo peelinguje z białą glinką amazońską. Dobrze powiedziałam? Chyba dobrze. Mam tu po polsku, ja sobie widzicie, tłumaczę. O działaniu złuszczającym i detoksykacyjnym. Fajny kosmetyk, ale troszkę męczył mnie jego zapach. Nie wiem, co w nim takiego było, że po pewnym czasie mi się znudził. Jakby na początku mi się podobał, a później mi się troszeczkę już znudziło używanie go. I chciałam go skończyć. Tutaj mam żel z Kielca i on jest mocno słaby. Mocno, mocno słaby. Ultra Facial Cleanser. Był bardzo gęsty i ciężko się, słuchajcie, zmywał z buzi. Mam tutaj tylko 30 ml i się cieszę, że nie miałam więcej, bo dostałam go w Kielcu do innych rzeczy. Zdecydowanie tamten był fajniejszy, ten poprzedni. Ten, no nie do końca, to nie jest moja konsystencja. On za bardzo osadza się jakby na tej buzi i ciężko go zmyć. Dalej mam śmieszny kosmetyk, bo to jest naturalny peeling do rąk z Nakomi o zapachu maliny, hand scrub. I to jest coś takiego, co robimy sobie po zmyciu lakieru do paznokci, po użyciu zmywacza, kiedy chcemy sobie zrobić taki delikatny manikur, ale bez wycinania skórek, wiecie. Po prostu peeling do rąk. Pachnie bosko, pachnie mambą malinową, przepięknie. Ma troszeczkę małe opakowanie, ale z drugiej strony jest przeznaczony do rąk. Czy musimy kupować specjalny peeling do rąk? No nie, to nie jest tak, że musimy mieć konkretnie peeling do rąk, możemy kupić peeling do całego ciała. Ale jest to bardzo przyjemny kosmetyk, na pewno do niego wrócę i rzeczywiście używałam go do rąk, używałam go, żeby jakby odsunąć sobie skórki. Działa, naprawdę działa i zostawia taką lekko oleistą warstwę, te dłonie nie są takie przesuszone, więc polecam, fajny kosmetyk. I jeszcze dwa kosmetyki, jeden, który bardzo lubię, oj, The Body Shop, grejpfrutowy żel pod prysznic, uwielbiam na lato, zawsze co roku w lato sobie kupuję takie właśnie owocowe, działa ekstra. Myję bardzo dobrze, pachnie bardzo fajnie, idealna pojemność, bo jak miałam te większe z Body Shopu, to mi się nudziły zapachy po jakimś czasie, jednak żele pod prysznic trzeba zmieniać. Także polecam Wam, fajny taki odświeżający, może nie jakiś taki nawilżający, ale fajnie pozostawia naprawdę świeżą skórę. I ostatnia rzecz w dzisiejszym denku to też pianka z Rituals, to mam już ze sklepu Hani. Nazywa się Zensation Organic Rice Milk and Cherry Blossom i pachnie taką, można powiedzieć, bawełną. Bardzo przyjemnie. Nie czuję tu bardzo dużo wiśni, może lekka nutka wiśni, ale pachnie takim czymś czystym. Bardzo lubię ten zapach. Czy wrócę do niego? Chyba nie, bo jednak wolę moją pomarańczową piankę, ale też był bardzo przyjemny. Konsystencja ta sama, więc mogę polecić. Naprawdę fajny produkt, jeżeli lubicie delikatniejsze zapachy. Jeżeli potrzebujecie czegoś pobudzającego, no to polecam Wam jednak ten pomarańczowy. Pianki z Rituals są najlepsze po prostu. Kochani, to już tyle w dzisiejszym denku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że miło spędziliście ze mną czas. Dajcie znać, czy mieliście któryś z tych kosmetyków. Dziś naprawdę sporo tego było, sporo pielęgnacji, sporo rzeczy do włosów. Dużo, dużo tego zużyłam. Także zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli Wam się podobało, jeżeli lubicie ze mną spędzać czas. No i pamiętajcie, żeby śledzić mnie na moim Instagramie, śledzić moje stories, czy jak to tam nazwiemy, snaptagramy, insta, snapy, wszystko jedno, ale chodzi o filmiki dodawane na Instagram. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!